Cześć, z tej strony Farali, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, w końcu doczekaliśmy się eventu z wulkanem. Ja dopiero co skończyłem 4-godzinnego streama, jestem naprawdę mega zmęczony, ale postanowiłem, że jeszcze dla was nagram dzisiaj ten odcinek, ponieważ wiele osób przychodziło do mnie na live'a i mówili: Farel, ja nie mam eventu. Czyli Epic Games w którymś miejscu popełnił błąd i event niektórym osobom się nie wyświetlił. Na szczęście u mnie wszystko grało, więc w dzisiejszym odcinku sobie wszyściutko przeanalizujemy, jak wyglądała mapa przed wybuchem, po wybuchu, a na sam koniec pokażę wam gościa, który podczas eventu stał się niewidzialny i strzelał do wszystkich z nowej przywróconej broni, czyli Tommy Gunna. Mam nadzieję, że docenicie moją pracę, ponieważ mamy teraz godzinę 12 w nocy, ja jeszcze muszę wszystko zmontować, a naprawdę zależy mi na tym, żeby ten film złapał zasięg. Ale zanim przejdziemy do drugiej części materiału, chciałem ogłosić wyniki konkursu na pakiet Inferno. W tym momencie wyświetla wam się szczęśliwy zwycięzca. Pamiętaj, że ty również możesz wygrać swój wymarzony skin, wystarczy, że użyjesz mojego kodu FAREL w sklepie Fortnite, subskrybujesz ten kanał z dzwoneczkiem, zostawiasz łapeczkę w górę, a w sekcji komentarzy napisz, jaki jest twój wymarzony skin. A jednemu z was, jak co odcinek, wręczę warto skina w postaci kodu PSC. Okej, moi drodzy, zacznijmy od powtórki. Kiedy zegar zatrzymał się na zero, stało się coś naprawdę dziwnego, ponieważ cały ten statek kosmiczny, który się tutaj znajdował, zaczął się kręcić w koło. Na początku myślałem, że to wszystko nagle, nie wiem, albo całą planetę do góry nogami obróci, albo jakiś po prostu faktycznie statek kosmiczny nas przeniesie do innego wymiaru. I tutaj się stało coś naprawdę niesamowitego. Otworzył nam się taki nostalgiczny portal, gdzie mogliśmy spotkać wszystkie bronie, które zostały wycofane do skarbca. A my mogliśmy wybrać item, który chcemy, żeby został przywrócony do gry. Zobaczcie, jak to kozacko wszystko wyglądało. Zegar właśnie dobił końca. Miałem naprawdę spore lagi w grze, kiedy to wszystko się działo. Zaczyna tarcza właśnie się kręcić. Byłem pewny, kiedy ten kielich wyszedł do góry, że nagle jakiś właśnie statek kosmiczny się pojawi. A tutaj przenosi nas po wskoczeniu tego tunelu do takiej oto komnaty. Mogliśmy spotkać starą broń tego Uzika. Jak widzicie, tutaj trzy osoby niszczyły ten kryształ, żeby to właśnie on powrócił. Ale największa ilość osób skupiła się na Tommy Gunnie. Ja na początku uderzałem kryształ z tym Uzikiem, ale jak zobaczyłem, że w ogóle nasz kryształ nie pęka, a Tommy Gunn już prawie pękł w pół, no to postanowiłem pomóc tutaj ludziom. Teraz pokażę wam, co jeszcze można było przywrócić. Samolot był dostępny. Tutaj był dostępny Infinity Blade. Nie wiem, jak oni to chcieli, że zostało przywrócone do gry. Dziwna sprawa. Bounce pady oraz grappler. Moim zdaniem grappler był najsłabszy. Jak widzicie, dwie tylko piłkarze troszeczkę pobiły. Tego grapplera nic więcej się nie stało. A tutaj mamy właśnie ten cały portal nostalgiczny. Najciekawsze było biurko koło całego portalu. Z tego radia dochodziła muzyka z lobby z drugiego sezonu. Niestety tutaj jej teraz nie słyszymy w powtórce. Jak widzicie, wiele osób uderzało kill-offem w słupek Uzika oraz Tommy Gunna. No ale jednogłośnie, kiedy wejdziemy teraz w zakładkę wiadomości, Tommy Gunn został przywrócony na stałe do gry. Moim zdaniem Tommy Gunn jest troszeczkę za mocny na chwilę obecną. To z pewnością dostanie nerfa, ale i tak się mega cieszę, ponieważ jest to super broń na średni dystans. Teraz przejdźmy do drugiej części eventu, kiedy został kryształ zniszczony i zaczął wybuchać wulkan. Bang! W ten sposób właśnie kryształ pękł. Tommy Gunn gdzieś powirował, znikł i nas wszystkich z tego jakby nostalgicznego portalu wywaliło na zewnątrz. No i teraz zaczęła się naprawdę ostra jatka. Tak wyglądała mapa Fortnite z góry. Zobaczcie, jak to świetnie wyglądało wszystko. Ciemno. Dajmy pauzę, przylećmy trochę bliżej. Zobaczcie, co tu się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje. Tutaj właśnie jest wybrana broń Tommy Gunn. Ten cały, to chyba jest jakiś w sumie spodek kosmiczny, nie wiem. Zatrzymał się na niebie. A na dole, drodzy państwo, wybuch wulkan. Pierwszy odłamek poleciał w kierunku sklepowej sadyby. W tym momencie widzicie ostatni raz sklepową sadybę w tym stanie. I wiecie, co jest najciekawsze? Że on uderzył w tacos. Meteoryt uderzył w budynek tacos. Patrzcie. Puśćmy to w zwolnionym tempie. Boom. Po tym uderzeniu od razu sklepowa sadyba została zrównana z ziemią. Mega, mega robota. Fajnie to wyglądało, moim zdaniem. Dla mnie wywarło naprawdę wielkie wrażenie. Następnie wyleciał za chwileczkę z wulkanu kolejny meteoryt.
Meteoryt, kamień. Nazwijmy to meteoryt. Kozacko to wyglądało naprawdę. Tutaj odłamki gdzieś spadły z boku. I on poleciał w kierunku srogiego szczytu. Leci w dół. Przyhamujmy. Tak wygląda srogi szczyt jeszcze przed uderzeniem meteorytu. Czy coś się stanie, kiedy on uderzy? Dokładnie uderzył pod nim w jego spód. Sprawdźmy. Tak, srogi szczyt pękł. Srogi szczyt pękł. Moja teza tego jest taka. Z niego się za chwileczkę wyleje woda. Wulkan eksploduje jeszcze raz. Zacznie z niego wylatywać lawa. I całość się spotka na środku w wypasionej wyrwie. Woda plus lawa równa się skała. I cała wypasiona wyrwa w 9 sezonie moim zdaniem zniknie. Ponieważ ona już jest troszeczkę za długo. Ale to nie koniec, moi drodzy państwo. Kolejny meteoryt wystrzelił. Trzeci już, który rozwalił się na 4 małe części, które uderzyły w Tilted Towers. Zanim poleciał jeszcze jeden meteoryt, największy, który całe Tilted zmiótł z powierzchni Ziemi. Zobaczmy, jak to wyglądało w powolnym tempie. Jak widzicie, mamy tutaj sporo dymu. Tilted Tower ledwo co widać. Ostatni meteoryt uderza. Boom. I niestety Tilted Tower zostaje zniszczone po raz kolejny przez, nie wiem, warunki atmosferyczne. Bardzo mocno Epic Games znęca się na Tilted Towers. Tak to się skończyło. Tilted Tower zostało całe zniszczone. A wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że ten budynek co sezon został niszczony na Tilted Tower, a teraz, kiedy meteoryt wszystko rozwalił, ten budynek został niezniszczony. Co wy o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzu, ponieważ Epic Games po raz kolejny zdać się nabija moim zdaniem. Teraz pokażę wam zapis mojego live'a, kiedy już po eksplozji wulkanu kontynuowaliśmy mecz 50-50. Jeden z przeciwników stał się niewidzialny i do wszystkich strzelał z Tommygunna. Było to naprawdę dziwne jak dla mnie, ale sami zobaczcie, jak to wyglądało. Ha, gościu niewidzialny! Gdzie? Sam drum gun bił. To kurde. Jak to możliwe? Nie wiem. Jakiś bug gdzieś jest już, że gościu z Tommygunna na tego, na ślepowali. Na niewidzialnego. Tu jest typek niewidzialny. XD, widzieliście to? Ciekawe, jak się odrodzi. Widzieliście to, czat? Jaka zadyma? Znalazłeś go? Gościu niewidzialny. No ładnie, co? Elo Bamboleo! Ej, tęskniłem za drumgunem, ale będą teraz playsy przez to się dały. Aj, plecki mi zrobili. Ile jest? 187... 178, wow! Ładnie, 191, rośnie. Halo? Wchodzę na sam szczyt, rapry, jak po schodach ruchomy. Pieter Haku wydał 1 zł. Pomogę mordo zagrać. Tak, za chwileczkę Pieter będziemy grali. 1235 się ma się, czy jutro live będzie, czy jeszcze mogę zagrać dziś. 2 zł. Będzie chyba live, zobaczymy. Czorny skończył gierkę, nice. Nice.
To było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Możecie się odwdzięczyć zostawiając łapeczkę w górę oraz wpisujcie kod w sklepie Farel. Ja moim wspierającym wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Mega serducho dla Was. I dajcie znać też w komentarzu, czy załapaliście się na event, czy też nie. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!